Trenerze, pierwsze zwycięstwo na stanowisku szkoleniowca motoru za Panem. Jak oceni Pan spotkanie w Pruszkowie? Ciężkie spotkanie. Cieszy nas wygrana drugi raz w tym sezonie. Widzieliśmy, że rywal będzie grał bezpośrednią piłkę, dużo walki. Myślę, że zawodnicy przede wszystkim w pierwszej połowie się przeciwstawili agresji gospodarzy. No ale co, no, najważniejsze, że trzy punkty jadą do nas. Mogło się też inaczej to się skończyć. Musimy nad tym jeszcze bardziej pracować. Przede wszystkim przy stałych fragmentach gry tutaj mamy trochę problemów. Ale w gruncie rzeczy jestem naprawdę bardzo zadowolony. Druga połowa przed bramką było dużo sytuacji takich, gdzie żeśmy kontrolowali przebieg spotkania. No i to też było ważne, żeby dobrze, pozytywnie zareagować po tej porażce w Grudziądzu, prawda? No to jest, to, tak jak powiedziałem ostatnio, że szczęście, że tam się skończyła runda jesienna i nie musimy czekać dwa miesiące na to, żeby odegrać się. Poczekaliśmy tydzień czasu, przywozimy trzy punkty. No i bramkę zdobył rezerwowy Piotrek Ceglarz, to chyba też zawsze trenerski nos cieszy? Cieszy, tak, cieszy. Tak się mówi, trenerski nos. Cegła już się w tygodniu się bardzo dobrze prezentował. Był brany pod uwagę jako jeden z pierwszych zmienników. Tak się stało. Cieszę się, że strzelił. Tak jak powiedziałem, w szatni i na dzień dobry, kiedy przyszedłem do motoru, każdy musi być przygotowany. Kwestia tego, czy ten zawodnik będzie gotowy na to, żeby właśnie tak się zaprezentować jak Cegła.